Proszę powiedzieć, skąd pomysł na utworzenie tego typu wystawy czasowej w Nieborowie? No ten pomysł chyba dosyć długo się jakoś rodził. Jak zacząłem w ogóle interesować się zabytkową motoryzacją, trochę zbierać i zorientowałem się, że tych motocykli już jest kilkadziesiąt, jakiś samochód się pojawił, coś tam. No to wtedy, to już ładnych parę lat temu zaświtało, że może by kiedyś jakieś muzeum, żeby te pojazdy nie stały gdzieś tam tylko w garażu, pod szopą czy gdzieś jak gdyby zamknięte, ale żeby to pokazać ludziom, bo no ja też się cieszę wtedy, kiedy ktoś to ogląda. Lubię pojechać gdzieś tam na jakiś zlot, jakieś kiedyś wystawę na Dożynkach robiliśmy i tak dalej, do jakiejś szkoły czy gdzieś, żeby dzieciaki zobaczyły, żeby się mogły przewieźć i tak dalej. No i to tak jakoś kiełkowało. Szukałem jakiś czas obiektu nadającego się na to. No akurat tutaj Łowicz sam, czy rejon Łowicza, bo wymarzyło mi się, żeby to był obiekt jakiś fabryczny, stara fabryka, coś takiego. No nie ma nic takiego, nie było jakiegoś przemysłu tutaj w naszej okolicy, żeby takie pozostałości były, dlatego... A do gdzieś do Łodzi nie bardzo mi się widziało wyprowadzić się, bo tam na pewno takich fabryk starych do dzisiaj jest sporo, takich pustych fabryk, gdzie to by można zorganizować. No i drugim takim pomysłem jak gdyby było to, że no kupić działkę czy jakiś obiekt, który no by się nadawał, jeżeli chodzi o terytorium, o miejsce, a budować coś. No i w ubiegłym roku no, była taka możliwość, żeby zakupić tutaj ten obiekt, czyli ten były kemping 77, którego właścicielem był Petetek. No, kupiłem to. No i znowu w ubiegłym roku nie przypuszczałem, że w tym roku już coś tutaj będzie, nie? Bo tak no zdaję sobie sprawę z tego, że budowa jakichś hal wystawowych i tak dalej, no to jest olbrzymi koszt. No i czasowo również, tak? Także no dawałem sobie na to 3-4 lata, żeby tutaj coś powstało, no ale kiedyś gdzieś tam jakiś... Bo mi się chciało już, żeby no coś można było pokazać, coś żeby się działo, nie? No i wymyśliłem taką opcję, żeby postawić te hale namiotowe takie, tymczasowe. No i zrobić przynajmniej przez wakacje, bo wiadomo, że zimą jak zimno, to ludzie bardziej w domach siedzą, nie jeżdżą, tyle nie zwiedzają. Natomiast lato jest takim okresem, kiedy tych wycieczek robi się dosyć dużo. No i to miejsce dlatego Nieborów, że tutaj no, jest pałac, jest Arkadia, sporo ludzi tutaj przyjeżdża, tak? To mówię, no dosyć tanim kosztem można ich tutaj przekierować, tak? Bo naprawdę czy Arkadię, czy Nieborów na cały dzień to jest trochę mało, tak? No to jeszcze tutaj można do mnie na parę chwil wpaść, tak? Mamy tutaj przy okazji... A co tutaj głównie jest prezentowane, proszę powiedzieć? To znaczy tak, głównie motocykle, dlatego że najwięcej ich mam. Wszyscy mnie pytają, ile mam. No dużo mam, nie wiem sam nawet ile, kilkaset sztuk. No tutaj jest około setki ich w tej chwili. No jest trochę samochodów, jest trochę jakichś takich gadżetów typu jakieś stare zabawki, jakieś stare gry, jakieś tablice z PRL-u, jakieś bańki po lejach, no różne. Mamy stary traktor z pługiem tam na zewnątrz stoi, także no tych eksponatów na pewno będzie przybywać, tak? Trochę brakło czasu na to, żeby wszystko tak dopracować. Na pewno będziemy tu poprawiać, dowozić nowe rzeczy jeszcze. Zrobimy opisy, bo w tej chwili no nie zdążyliśmy tego zrobić. A czy są eksponaty o jakiejś szczególnej wartości historycznej?
Tak, jest parę rzeczy takich naprawdę, no, perełek takich typu jakieś motocykle prototypowe, w ogóle zabytkowa motoryzacja przedwojenna polskiej produkcji, sama w sobie jest to no, rarytas jakiś tam kolekcjonerski. Co prawda tutaj mamy, tutaj za mną te motocykle Sokół. Natomiast mam jeszcze samochody Fiaty 508, ale one są w takim stanie w tej chwili, no, przedremontowym, że tak powiem, i jeszcze się nie nadają do pokazania. Natomiast no, będę robił wszystko, żeby może chociaż jeden w przyszłym roku tutaj się pojawił. I no, głównie bym chciał pokazywać tutaj polską motoryzację, aczkolwiek no, również inna też, bo wiele ciekawych rzeczy. Jeżeli wracając do polskiej motoryzacji takiej już z lat powojennych, no, jest wiele prototypów jakichś, które były no, w pojedynczych sztukach produkowane, jakieś motocykli sportowych. No, są dwie hale. Czy to zostało nam jakoś wydzielone tematycznie? Tak, bo tutaj w tej hali oprócz tych przedwojennych kilku egzemplarzy są tutaj motocykle, samochody marek zagranicznych. Natomiast w tej drugiej hali tam są tylko samochody i motocykle polskie. I to powojenne, tak? Proszę powiedzieć, jaki jest koszt zwiedzenia tej wystawy? Koszt, kiedy będziemy otwarte? To znaczy, ta wystawa już jest od dzisiaj otwarta. Wczoraj mieliśmy taką małą tutaj uroczystość z udziałem tu lokalnych władz i tak dalej. Od dzisiaj już jest to otwarta. Koszt zwiedzania tej wystawy jest to 10 zł dla osoby dorosłej, 7 zł bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży. Natomiast w tym bilecie jeszcze jest w barze, można otrzymać z tym biletem darmową kawę lub herbatę dla dorosłych i jakiś tam sok dla dzieci. Tak. Wystawa jest czasowa, czyli przez jaki okres można tutaj przyjść? No, ja myślę, że gdzieś do końca września na pewno. Jak pogoda pozwoli, to może jeszcze tam pierwsze tygodnie października również powinna być, ale na pewno nie dłużej, jak gdzieś tam do 15 października, coś takiego. No. Wszystkie te pojazdy tutaj są w doskonałym stanie wizualnym. Proszę powiedzieć, czy pan sam doprowadził do tego typu stanu? To znaczy, wiele pojazdów również sam, aczkolwiek no, nie dałbym rady takiej ilości samemu zrobić, nie? Także no, korzystam z usług różnych zaprzyjaźnionych jakichś tam zakładów, czy wręcz osób prywatnych, które no, poświęcają swój czas wolny na pomoc w restauracji mi tych rzeczy. No i nadal będę korzystał, dlatego że no, jest z tego sporo jeszcze do zrobienia różnych ciekawych rzeczy i no, muszę korzystać, bo tak inaczej to bym musiał jeszcze z 2-3 życia przeżyć, żeby to wszystko samemu zrobić. No. Nie trudno zauważyć, że motoryzacja jest pana prawdziwą pasją. Proszę powiedzieć, czy jest jakiś pojazd, który jest pana szczególnym marzeniem? To jest chyba trudne pytanie dla mnie. Nie mam jakichś, no wiadomo, wzdycha się tam na jakieś kurcze Mercedesy sportowe, czy jakieś Bugatti, czy coś, no ale ja jestem realistą, chodzę po ziemi. W tej chwili zrobiło się to tak modne, że znalezienie takiego pojazdu gdzieś tak pod szopą po prostu jest praktycznie niemożliwe. Natomiast na takie no, pojazdy z górnej półki no, po prostu mnie nie stać. No, ja myślę, że no, będę próbował jakieś tam zdobywać eksponaty zagraniczne, natomiast skupię się no, bardziej na polskiej motoryzacji. Na pewno w przyszłym roku będą jakieś samochody wyścigowe, bo też posiadam takowe, które są w renowacji. No tak jak powiedziałem, te Fiaty przedwojenne 508. Może coś jeszcze się uda do tego czasu zdobyć, także no, bardziej będę się skupiał na polskich markach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również i zapraszam.